Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, witam zewnątrz i zapraszam Was na kolejny odcinek z Switcha z PlayStation 4 Industries. Tak, cały czas odliczamy do pojawienia się na rynku, w sensie premiery, bo jeszcze kiedyś pojawi na rynku, to pewnie chwilę poczekamy. Mavic'a Air 2, w sensie prawdopodobnie on się pojawi, to ma takie są przecieki przynajmniej. A co się pojawi, to zobaczymy. Tak wygląda nasz tutaj piękny Industries świat, oczywiście uwielbiałego. Natomiast tak, pomiędzy odcinkami oczywiście cały czas to jest wykorzystywane w 100%, wykorzystuję tutaj surowce jak mogę. I teraz zauważyłem, że tu prądu brakuje, to do tego podłączymy. Wow, może nie w ten sposób, drobne realie nawet w CD-scan by się przydały. Nie, możemy włączyć play, czemu? Pana ja zaraz wam pokażę. Mamy tutaj niesamowite, a nie, zniknął już. Bo był tutaj latający pociąg Meta, no kurczę, no dobra. No to niestety jak zniknął, to zniknął. Tak, wyczyściłem tutaj cały tę część. Śląsk też nad morzem już został przesunięty w całości tutaj, co zmniejszyło jego powierzchnię na pewno bardzo mocno. Gdzieś tam było to wytworzone. Rozmiar w komórkach, możecie sobie to przeliczyć, ile to jest, multum. 2105 osób pracuje tutaj na 6800, czyli jeszcze jest dużo miejsc pracy. I w tym właśnie dzisiejszym odcinku, jak widzicie, nasz popyt jest... Zajmujemy się popytami. A nie ma lepszego pomysłu na popyty, niż zrobienie nowego przemysłu. Tak, nie wiem, czy pamiętacie, w sensie, powinniście pamiętać, przynajmniej w ostatnich odcinkach już pracowaliśmy nad przemysłem. Jedna z osób, które mnie ogląda, już zaczęła ostatnio taki przemysł. Mam na myśli oczywiście rybołówstwo. No i my tutaj sobie je zainwestujemy w tym całym rejonie. I tak, od razu zanim zaczniecie... tu są ścieki. Tak, ja wiem, że tutaj są ścieki. I właśnie może nawet i w dobrym momencie ja to powiedziałem, sobie tutaj zrobimy oczyszczanie ścieków. Ona w całości będzie po prostu na ziemi. Będzie ustawiona. Ona prawdopodobnie w przyszłości zostanie gdzieś przeniesiona w te rejony albo gdzieś tu, tutaj. To też jest do zamknięcia, tak? PKN Orlen. Szkoda, no. PKN albo jakiś oddział z nim PKN Orlen, jako takie jakieś fabryki czy coś. Jeszcze zobaczymy. Możecie napisać w komentarzach, co zrobić z PKN Orlen. Bo tak, oczywiście tutaj chwilowo nic nie działa. Lotnisko poszło. Pod zastaw za coś innego? No nie, oczywiście, że nie. Tu mamy też naszą, oczywiście, główny budynek naszego przemysłu całego. I na razie są korki, bo wjazd do lotniska jest piękny i prosty, a na razie nie chce mi się jeszcze pracować nad tym, żeby jakoś lepiej to dopracować. Na razie w dzisiejszym odcinku po prostu takie zwykłe industrie będzie. Teraz swoją drogą się zastanowiłem. Tak, pociągi jeżdżą. I tutaj stąd też idzie pociąg. To dobrze, że tutaj tak jeździ. Tu pana poczta jest zero. Dziwne, że całą pocztę postosowali. Ale oczywiście się cieszymy. No ma, co tu dużo mówić, teraz lecimy z timelapsem. Chociaż wiecie co? Po co to przenosić później? Zainwestuję od razu tutaj w zbytę naszą oczyszczalnię. Połączenie z... Już wiem, czemu nie mamy prądu. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, ale tu mamy taką piękną elektrownię. I ona właśnie nie jest podłączona z niczym. Miejmy nadzieję, że sobie przesuniemy gdzieś. Gdzieś. Na razie ją... Nie. Ona nie może być tutaj nad wodą, bo ona trochę zanieczyszcza. W sensie, może i nawet nie za... Nie wiem, nie znam się. Ale bynajmniej ona tu nie może być. Tu bym chętnie wrzucił. Tylko musi być jeszcze obok drogi. Okej. Dobra, może być. No nie. Może być. Jak tak mieszkańcy bardzo nie lubią jej, to nawet im daruję. Ale tutaj jest lokalizacja dobra. Tylko teraz tutaj trzeba by to było... Gdzie to było? Tutaj. Dobra. Teraz pytanie. Jak wy jesteście podłączeni z prądem? Okej. Wy jesteście podłączeni z prądem. I wy też jesteście podłączeni z prądem, tak?
a jednak może i nie. No to was tutaj podłączymy, żebyście też nam dawali ten tron trochę. Jakby coś. A ma, mniejsza z teraz moimi tutaj gadu-gadu szmatu. Zajmijmy się oczyszczalnią. Przeniesiemy tą całą oczyszczalnię i te stare, nieużywane rejony będą tutaj. Tą dzielnicę kiedyś jeszcze na nią popracujemy, tak? Bo to też jest takie dopracowanie. Tak samo jak tutaj mamy ten park z pociągiem i też on taki pozostał. Dobra, lecimy. Albo wiecie co? Zanim zaczniemy ten Thanos, będzie prościej ocenić, ile ja potrzebuję ścieków, jeżeli to cało wyburzę. Pieniądze mamy. I teraz zobaczymy. Okej, okay. No i teraz możemy się zabawić. Wiecie czemu Industries jest niesamowitym dodatkiem? Ponieważ nawet całe miasto może nie mieć prądu, bo Industries zarabia. Przemysł po prostu jest wspaniały. Jak widzicie, nasza oczyszczalnia została tutaj w pełni zautomatyzowana i oczywiście postawiona. Zobaczmy teraz, jak tutaj wygląda sytuacja ściekowa. Tak, pierwsze tutaj zaczęło być płytko, ale nad tym mogę popracować. Po drugie, jest stopocz tutaj zbędne. Ta stacja tutaj na razie chwilowo taka będzie po prostu samotna. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy dalej z budową tej części i zaczynamy sobie po prostu od wybudowania dalszego tutaj nabrzeża gdzieś dotąd do tych domków. Bo przypominam, że tutaj te... To za chwilę też będzie do wyburzenia. To można już wyburzyć. Tak, bo tą drogę trzeba będzie całą wyburzyć w przyszłości. Ona będzie stopniowo wyburzana, jak będziemy w dzisiejszym odcinku i w kolejnych tutaj budować nową dzielnicę mieszkalną. Dobrze, no i wracamy. No i od czego byśmy sobie zaczęli nasz przemysł? No, ja sądzę, że skoro możemy w teorii postawić prawie wszystko, dzięki temu, że nieźle łowimy nasze ryby tutaj, no to, to od czego byśmy zaczęli? No to na pewno nie będziemy robić sobie zwykłych po prostu przystani rybackich, bo ona jest... Co my tu mamy? Jest 6 ciężarówek. Ja sądzę, że tutaj będziemy, przynajmniej taki jest mój zamiar, żeby co drugi to był raz farma, a raz przystań i po prostu będziemy robić, wykorzystywać jak najwięcej będzie się dało tutaj potencjału. Ja tutaj chcę łódki pływające na łódkach i łódkach. Tak, możliwe, że tutaj zrobimy sobie jakieś przejście, jakiś kanalek, żeby tutaj w przyszłości można było, albo możliwe, że z tego portu też będą jakieś łódki startować. No to nawet nie jest takie złe. Słonego, skoro możemy wyburzać już właśnie to, to ja sobie pozwolę. Strasznie irytowało to, że tam to było. Dobra, mniejsze z tym. Czekaj, chyba mieliśmy jeszcze jakiś... Nie, tu jest dobrze. Tutaj jest to przekombinowane, ale... No i tak, jakie mamy rodzaje właśnie wody? W sensie połów. No tutaj mamy... Od razu mamy sandrele, więc od tego zaczniemy. I tadzel... O, mamy tutaj w ogóle jakąś legendę ciekawą. Dobra. Sandrele, łososie. Łososie to one potrzebują tam jakiegoś... właśnie płynącej wody, z tego co kojarzę, czy jakoś tak to jest rozróżniane? Chyba właśnie tak, bo łosoś na przykład tutaj jest, ta woda się rusza bardziej, to tak, dlatego tu sobie pewnie zrobimy jakąś przelotówkę dla łososi, ale łososi ogólnie też tutaj mamy w całości, tak, to jest przystań połowa łososia, tu są algi, to jest co innego, ale tutaj też będzie można trochę tych łososiów dać i jeżeli dobrze zrozumiałem, to jest po prostu, jeżeli woda płynie. Dalej, skorpiaki chyba z tego co zrozumiałem, po prostu muszą mieć bardzo głęboki tutaj rów, tu jest na przykład bardzo głęboko. I tuńczyk, nie ma nigdzie na mapie mojego tuńczyka, więc będę jeszcze musiał nad tym popracować. Dalej, mamy oczywiście zanieczyszczenie, więc ja tutaj już dałem dwie oczyszczarki, żeby one trochę wchłoniły ten ściek. I tu dałem tym, żeby one wyrzucały właśnie nasze zwykłą wodę, czyli słowem robiły prąd. Nie by przyspieszyć w sumie ten prąd, mogę tutaj coś jeszcze postawić. Cyk. I cyk. Jeżeli będziemy mieli zbyt dużo wody, to oni będą więcej z siebie wylewać wody i będzie tutaj się tworzyć
właśnie fala, która będzie nasze ścieki stąd wylewać. Tak, to jest bardzo cudna matematyka. Tworzę, ale tak to właśnie w ten sposób może zadziałać w City Scanners. Możemy wyrzucić je, jeżeli tutaj po prostu to odpowiednio poustawiamy. No i teraz tak, jeszcze co tu my tu mamy? Wielkość produkcji 5 551 814 złowionych ryb. Ok, jednostki 2 283 975 jednostek wyhodowanych ryb. Ok, i mamy przystanie aktywne i nieaktywne. No dobra, no to chyba tylko w ten sposób możemy sobie tutaj to patrzeć. No to co tu dużo mówić? Mamy tutaj sandale od podstawki. I tutaj po prostu sobie zmienimy prawdopodobnie trzy kategorie. Bez łososia, chociaż łosoś tutaj jakimś cudem jest. Bo tutaj ta woda jakoś płynie. Jeżeli łosoś się tu w przyszłości pojawi, bo widzimy, że tutaj faktycznie ta woda płynie, to prawdopodobnie wtedy tak. A ja zapomniałem, przecież nasze drogi rybne mogą spokojnie wypływać. W sensie, że granica nam nie jest problemem. Owy, ja zapomniałem zupełnie o tym teraz. No to pierwsze co tu tutaj to będzie do łososi i to będzie po prostu wypływać tutaj. Dobra. Tak, to jest, to brzmi jak ciekawa myśl. Także proszę bardzo, santeny, nie, ja chcę łososia. Ja chcę łososia, aha. Więc tak właśnie. Się zastanawiam, czy oni będą się tutaj tak wszyscy stawiać. I co do farm, bo mamy tu rzeczywiście gdzieś farmy dalej. Czekaj, to jest przystań. Hodowlę chcę sobie ustawiać naprzemiennie wszystkie, jakie mamy. No i teraz tak. Jaka jest różnica? 4800, 8000 i to jest 14000. Okej, okay, tylko tym się różni. I są trzy hodowle. No dobra, niech będzie. To sobie zacznijmy od tej najmniejszej. O, i to nawet się całkiem nieźle postawiła. Ja tutaj nie zwracam uwagi na ten grunt, bo tutaj się to będzie stawiać, jak będzie się chciało stawiać. To mogę powiedzieć na samym wstępie. I tak, skoro już jesteśmy na takim zaawansowanym etapie właśnie naszego tutaj hodowli, że jeszcze tylko jednej nie brakuje, no to faktycznie prawdopodobnie będziemy wszystko już teraz robić. Tak, tutaj ta droga zostanie przedłużona i właściwie możemy zacząć od tego zdobienia. Także sobie zróbmy, w sensie na razie ją wyburzymy dotąd. Was podłączymy tutaj jakąś autostradą. W ogóle to nie wiem, w sensie to działa w ogóle? Pociągi mogą się przesiadać do niczego póki co, ale no dobra. I prąd wam tutaj damy, w sensie damy temu naszemu prądowemu. O, podlewaczki się włączyły. I to będzie dzięki temu jeszcze tam działać. Natomiast najważniejsze to, żeby tutaj ta nasza droga, o ta duża, ona się tu nie kończyła, tylko jechała w przyszłości właśnie dalej do tych przyszłych rejonów. No i tak, ty jeszcze się nie podłączyłeś. Więc ja ci powiem, żebyś się podłączył, ale tak. Tu w ogóle jest ten dziwny, przedziwny węzeł, jak widzicie. Ja go kiedyś jeszcze zrobię, taki wyglądającego. Bo to miałoby w teorii już tutaj tak pozostać, na praktyce. Okej, ty nie jesteś podłączony, więc skoro nie jesteś podłączony, to taki sobie pozostań. Nie, no oczywiście, sobie żartuję. Tutaj damy drogę. I chwilowo ciebie tutaj przerzucimy do tej drogi, chyba że się nie zmieścisz. To tutaj będziesz. Nie wyburzamy. No właśnie po to się już ustawiłem, żeby cię nie wyburzyć. Co zrobić? No i tutaj sobie dajmy to, żeby się sklepiki wybudowały, to wtedy będzie tutaj to na pewno lepiej wyglądać. Tam to też za chwilę przybudujemy. Ja teraz poustawiam tutaj wszystkie łososie na zmianę i linię za chwilę zaczniemy. Pierwsze wybuduję z wami, a później kolejne na tym napsie. No i tak właśnie dokładnie tutaj to wygląda, a jak widzicie trochę było problemów z wodą. Metro się tutaj musi jeszcze przestawić. W sumie mają pytanie za 100 punktów, a nawet więcej. Czyli jeżeli ja tutaj to zrobię w tym... Zawsze coś.
Nie wiem, czy druga się przerzuci. No tutaj ewidentnie są tory, więc w przyszłości, dalekiej oczywiście przyszłości, powinno się to ponaprawiać. O! Ale druga żółta też nie chce pójść. No dobra. Bo to one idą w dwóch innych kierunkach. Dobra, teraz to rozumiem. Bo teraz jedna jedzie tu, a druga jedzie tu. No ma, tak czy siak, jak widzicie, nasza linia metra tutaj będzie cały czas, tylko z większą tutaj przerwą po środku będzie taki jest zamiar przynajmniej. No i ze zjazdami, jak będzie jakiś tutaj po prostu tego typu rzeczy. Dalej drogi na razie nie ruszałem. Jak widzicie, mam tutaj na zmianę, póki co są takie rzeczy, w przyszłości będzie więcej. I tu zrobiłem różne głębokości. Jak widzimy, nam się tutaj zrobił skorupiaki. To nie trzeba by zrobić, żeby był tuńczyk. Bo tak, tutaj pod jakimś kątem, z tego co pamiętam. O, tu jest dokładnie właśnie. Chyba musi być ruchoma woda głęboka. Coś takiego. Czekaj, jeżeli będzie to tutaj. Coś, dobra, tutaj nie jest głębokie. Tutaj tak, tu jest po prostu łosoś. Czyli głęboko. O, tutaj są sandale. Natomiast musielibyśmy zrobić coś głębokiego i ruchomego, tak? Okej, okay. No tak, tutaj widzę, że chyba to będzie miało większe swoje będzie bardziej to przydatne niż się na początku nam wydawało. Ten obiekt. Dobra, dajmy dorzucić. Będziemy multum ciągnąć wody, ale mniejsza z tym, jesteśmy na lekkim minusie. A tego to już nie rozumiem. Ale mniejsza z tym. Dajmy sobie to jeszcze. Powinniśmy dzięki temu jeszcze więcej tego ciągnąć. Czy to jest spowodowane tym, że jakaś nasza fabryka nie działa? Tak, ta nie działa, ewidentnie. Brakuje plastiku? Tak, zauważyłem, że najczęściej plastiku brakuje, pomimo tego, że on tutaj jest pod nimi. Ale nasz plastik jest... brakuje ciężarówek, bo jest 30 w użyciu. Ja nie wiem, co z tym mogę zrobić. Sprawdźmy. Ty pewnie wy i co? Wy? Ten nawet nie importuje go. To się w ogóle, jak są tak blisko, to według mnie powinni to trochę inaczej rozwiązywać, ale... No, ten tu pewnie stoi gdzieś w korku, albo on jeszcze jedzie gdzieś do daleka. No. I tu jeszcze widzę, że z dwóch różnych kierunków oni przyjeżdżają. O, tutaj jedzie jakaś jedna ciężarówka. Skąd ty jedziesz? Wraca do zakładu, okej. Okay. Świetnie. No, to mniejsza z tym. Możemy teraz puścić nasz pierwszy tutaj ten przemysł. Czekajcie, co ja robiłem? Mieliśmy sprawdzić, czy jeżeli jest to głębsze, głębokie, to sprawdzimy, czy to tak zadziała. Ewentualnie można jeszcze coś innego zrobić, ale zaraz sprawdzimy. Zróbmy sobie coś takiego. Wszystkie działają. Ciekawe, czy wszystkie działają na maksymalnej mocy. Ten 24 tysiące zużywa. A jaki jest maksymalny? 24, ok. Czyli w teorii jest dobrze. Jest niebieski się pojawił. Czyli musi być płynne i głębokie. Ale widzę, że chyba jednocześnie może być jeden i drugi. Tak mi się wydaje. Bo musi woda i płynąć, i być głęboki. Bo był niebieski przez chwilę. Widzieliśmy, teraz się zrobi cały żółty. No mam mniejsze z tym. Puśćmy nasze statki do połowów. No i pierwszy, tak jak mówiłem, puszczę z wami. Czyli to jest, jeżeli dobrze pamiętam, to jest nasz łosoś. No i łosoś wypływa na dalekie wody. Bo przez tutaj, o tędy. Tutaj przez granicę i tutaj już będziesz sobie robić połowy. No i dzisiaj tutaj puścimy tak, o tak. Bo tu w przyszłości jeszcze z tego przemysłu będą nam tutaj pływać. Ale tutaj sądzę, że obok tej latarni, czy tego zatkanego statku w sensie, to może być całkiem ciekawy pomysł, żeby tak sobie popływać tutaj. Sądzę, że to jest wystarczająco długie, no i stąd będziecie sobie wracać. Ja powiem, że to jest trochę przydługie. Tutaj weźmy, żeby już to zawracało. Czekaj. Tak, to jest najlepszy teraz do wyburzania tych linii. Bardzo, bardzo się cieszę, że zdawali ten wielkie wyburzanie. Nie wiem, czy on jest na PC w swoją drogą. Muszę zobaczyć. Bo ja na PC to rzadko grałem. Wiem, że teraz ten Parkraft się pojawił z darmo. Chyba. Jak się pojawia na odcinek, to jest ostatni czas, moment, żebyście go jeszcze mogli z niego skorzystać. Takie mam dziwne odczucie. Dobra, pierwszy puszczony. Pozostałe będą pływać na tych obszarach.
I niestety nie widzimy naszego niebieskiego. Co jest smutne. Co jest naprawdę smutne. Będę musiał pomyśleć, bo to musi być chyba, to musi być w ogóle coś specyficzne, bym powiedział. To musi być coś takiego, żeby stąd ta woda płynęła, ale w jakimś konkretne miejsce. No ma, w takim razie, skoro to musi płynąć w konkretne miejsce, to my sobie spróbujemy to zrobić, właśnie, żeby płynęło w konkretne miejsce. A mianowicie, jeżeli zrobimy sobie tutaj dziurę i właśnie tędy, w teorii będzie nasza woda mogła płynąć, to zobaczymy, czy tuńczyk się pojawi. W ogóle, czy to jest odpowiednia głębokość? Nie, to nie jest odpowiednia głębokość. Nie. Tak mi się wydaje. Zaraz zresztą popatrzymy, zobaczymy. Na pewno trzeba będzie tutaj to wszystko zrobić głębokie. Z tego co widzę, nawet to nie jest wystarczająco głębokie. A będziemy musieli popróbować, na którą warstwę trzeba zrzucić, żeby skorpiaki robić. A tuńczyk, z tego co widzę, to jest istna makabra będzie. Istna makabra. Możliwe, że to w przyszłości, że tutaj będzie właśnie jakieś połowisko, bo to możemy w teorii wszystko pogłębić i wtedy stąd byśmy sobie na to łowili. W sensie, ja wiem, że to nie ma żadnej różnicy, ale wiecie o co chodzi. Nie wiem, czy widzieliście, przed chwilą podłączyłem drogę tutaj do wyjazdu, dzięki czemu zobaczcie, ile tutaj jest ciężarówek. Teraz wszystkie ciężarówki, ciekawe gdzie one jadą, jadą na targ rybny, bo mogą teraz to sprzedawać wszystko. No i oczywiście targ rybny najbliższy tu. Okej, okay, no i on tam sobie pewnie jakoś tam całkiem nieźle sprzedaje. Tak, bo tutaj było to już, było już zbyt dużo tych surowców. Więc to oczywiście teraz, no, widzimy, jest niezły ruch, ale to jest oczywiście chwilówka, tak, to później takiego ruchu tu nie będzie. No i tak, na tej głównej drodze będzie oczywiście zainwestowanie w ścieżkę rowerową, tak, jak nie będzie wody wszędzie. Czasami niestety jeszcze tutaj coś takiego jest możliwe i w tego typu miejscach będą takie drogi. W sensie na łącznikach będą, o, coś takiego był zamiar. Przynajmniej mój. No i tu jest jakaś woda. No, mniejsza z tym. Nie będę na razie nad tym się zastanawiać, czy tu jest woda, czy tutaj nie ma. Natomiast, jak widzimy, nasza metoda tutaj kursuje i nawet z ludźmi, co jest też ciekawostką. No tutaj jak na razie na tej stacji metoda dużo ludzi naprawdę chodzi. Okej, okay. Widzę, że tutaj już się bulwersuje, więc tutaj za chwilę powinno to już zacząć działać normalnie. Oczywiście śmieciarki zaraz tutaj zaczną jeździć i cały ruch tutaj się ruszy. Jak widzicie, to wszystko nam tutaj całkiem nieźle zarabia. Co do skorupiaków mam na razie jeszcze problem. Bo skorupiaki, one strasznie... No widzimy, że tutaj jest to. I to jest na skorupiaki. To jest na połów tuńczyka, dlatego to nie działa. No. Teraz ja to rozumiem. I się zastanawiałem, czemu to nie działa. Bo przecież wziąłem tuńczyk. A ja wziąłem tuńczyk, a nie skorupiaki. No dobra, to poczekajcie. Tuńczyk? Nie. Tuńczyk to jeszcze muszę odkryć, jak on działa. Bo to jest ciekawe. Skorpiaki, dobra. Skorpiaki też mają taki podwójny wjazd. Dobra. Powiem wam, że jest to naprawdę... W sensie, przemysł rybny to coś, czego brakowało w Industries oczywiście. Ale jestem naprawdę pod podziwem, jak to działa. Bo niektórzy... mi się nie podoba właśnie, że tutaj nie ma przepisów ani żadnych stref, a mi się to właśnie podoba, bo dzięki temu można to sobie zrobić w całym mieście, w różnych miejscach, gdzie są specyficzne ryby, albo nie chce się nic jakiejś wodnej atrakcji robić i to będzie właśnie takie idealne rozwiązanie tego typu rejonów. Naprawdę. Jestem... No, póki jeszcze pamiętam, zróbmy sobie tutaj na razie tą linię metra. Ona będzie tutaj sobie tak chwilowo jechać. I stąd, oczywiście nie mówię, że to jest złe, że komuś się nie podoba, tak? Zresztą każdy ma swoje zdanie. Ale ja akurat jestem zadowolony z tego, jak to działa. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli sobie to i tutaj podłączyć, dobra. To nasze linie, tak, bo one tutaj są dwie te nitki. Drugi się sam już przerzuci za chwilę pewnie. No i wy tutaj się będziecie zatrzymać na tym
I jak żółty też się podłącza, czy może mi się tutaj uda złapać? Jest, dobra, żółty się przerzucił. Teraz wyglądało, by go tutaj podłączyć. Ja i żółty się nie chce wrzucić. No ale to jest żółty, tak, to z tym się już nie będziemy kłócić. No ma. Tak, tutaj na razie jest jako stacja końcowa. W przyszłości to oczywiście ulegnie zmianie i to będzie bardziej użyteczne i w ogóle. Natomiast teraz, póki jeszcze mamy końcówkę już niestety dzisiejszego odcinka, nasze szlaki połowne wszystkie są w 100% wykorzystywane. To jest ciekawe, na przykład, bo tutaj mamy fazy. To jest faza 1, a tutaj jak widzicie już to trochę inaczej wygląda i tu jest faza 4. Musimy patrzeć, bo ochrony jest... A to jest faza 5. No dobra. Czy nasze to jest połowne? 51%. No tak, no bo ja tu muszę, ja wiem, w sensie ja wiem, co ja tu muszę zrobić więcej zakrętasów. W sensie, no bo jak wejdziemy sobie tutaj, to musimy zrobić, żeby to po prostu tutaj wykręcało. Co nie możemy zostawić play? O, coś takiego. Bo ja tutaj oczywiście to zrobię, żeby tutaj było więcej tego, ale póki co, w sensie, żeby tutaj to wszystko było na skorpiaki, ale póki co muszę jeszcze rozgryźć, jak tuńczyk się pojawia. Bo okazuje się, że jak jest nawet głęboko bardzo, to tuńczyk i tak może na przykład nie chcieć się pojawić. W sensie jest głęboko i płynie woda. On się pojawia tutaj na tych moich mokkach czasami. Tutaj się na przykład często lubi pojawiać, jak coś tam kręcę. Natomiast tutaj, o, tu widzimy, czekaj, prześwituje ten tuńczyk tutaj. To znaczy, że może jest, że trzeba zejść. W sensie do najniższego poziomu w grze, jaki można. I może na takim się pojawi tuńczyk. Tak, też stwórzmy coś takiego tutaj. O, za dużo ziemi. Cały czas mam niestety za dużo ziemi, bo tutaj bardzo muszę kręcić niestety tymi gruntami. Dobrze, że mamy multum pieniędzy w tej serii. No ma, mniejsza z tym. Tuńczyk, zobaczymy, czy tutaj się... Pojawił się tuńczyk, czyli to chyba musi być najgłębsze, co może być. Zobaczymy, czy tu się pojawi. Mniejsza z tym. Ja sobie teraz tutaj jeszcze dokończę nasze mieszkania. Tak, bo tutaj będzie ta dzielnica mieszkalna. Ja ją tutaj dobuduję i zobaczymy się za chwilę. Reasumując to, co dzisiaj zrobiliśmy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie go w górę. Mam nadzieję, że mieliście lepszy i bezpieczniejszy dzień niż ja, bez wypadków i innych tego typu rzeczy. Pięknie wygląda nasz tutaj przemysł. Pięknie to naprawdę, powiem Wam, że nieźle. W kolejnym odcinku, kolejny odcinek będzie z kampusa. To będzie mega odcinek z budowy węzła. Specyficzny odcinek i będzie ją on prawdopodobnie jutro. I co tu dużo mówić? Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby ich oczywiście nie przegapić. Do zobaczenia już wkrótce, w kolejnych materiałach.